Sylwia Micyksadowa, dobry wieczór Państwu. Przed nami kilka deszczowych dni. Zobaczmy teraz pogodowe mapy i przekonajmy się, co nas czeka. Zapraszam. Jutro pogodę będzie kształtował układ niskiego ciśnienia i związany z nim front atmosferyczny, a to zwiastuje opady, ale ta nadchodząca noc upłynie nam jeszcze bez deszczu, choć niebo będzie pochmurne i wieczorem lokalnie popada. Temperatura spadnie do minus 3 stopni w Zakopanem, minus 1 stopnia w Wadowicach i do zera w Krakowie. Jutro po południu w całym regionie spodziewamy się opadów. Luty przyniesie na Podhale opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach jutro maksymalnie 6 stopni w Krakowie. Najchłodniej będzie w Zakopanem, tam zaledwie 2 stopnie. Wiatr po północy przyspieszy i w najbliższych dniach będzie porywisty. Ciśnienie teraz spada, jutro zacznie rosnąć. Na barometrach w Krakowie jutro w południe 991 hektopaskali. Dwa kolejne dni tego tygodnia zapowiadają się pochmurne i przyniosą nam opady. W piątek na termometrach zobaczymy od 3 do 5 stopni, w sobotę od 5 do 8. Mapa z prognozą jakości powietrza wygląda bardzo dobrze. Jej zielony kolor informuje nas, że pył PM10 będzie jutro w normie. Tą informacją kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, za które Państwu dziękuję. Do zobaczenia.